A więc, moi drodzy, zaczniemy sobie od takiego małego, powiedzmy, triczku. Uważam, że to jest pewnego rodzaju lifehack, ponieważ jest to modne, a masa osób pyta się mnie wciąż, jak to zrobić. Chodzi o ghosta, tylko że jest kółka i już wam tłumaczę, o co w tym w ogóle chodzi. Wygląda to tak, że jeżeli potrafimy zrobić ghosta, takiego, no, dość dobrego ghosta, to wystarczy, że ułożymy usta w kształt kółka i językiem tak bardzo szybko wypchniemy ten dym, to nam powstanie z tego kółko, takie gęste. I oczywiście robimy to bez zaciągania, tak samo jak ghosta normalnego. Tym językiem szybko, tak gwałtownie wypychamy ten dym z ust. Oczywiście usta w kształcie kółka. Leci takie kółeczko i odkąd dym w ogóle opuszcza nasze usta, od razu zaczynamy wciągać, żeby ten, powiedzmy, taki ogonek, bo to powstaje taki plemniczek, nie wiem, czy zauważyliście. Ten ogonek musimy od razu wciągać, aż dotrzemy do tego kółka, które wciągniemy w całości. W ogóle jak będziemy to nagrywać, to może nagraj to tak na tle ściany, żeby to było dobrze widać, co? Dawaj na tle telewizora. No ale ja bym musiał chyba tutaj jakoś to robić, nie? No ale tak od tyłu jest dobre. A nie odbija się czasem to? Trochę się odbija. Trochę się. Wyjebane. A więc, mordeczki, lifehack number 2. Jak wiecie, bezpieczeństwo w życiu to podstawa i z pomocą przychodzą nam gumowe zabezpieczenia, takie jak vape bandy. I dzisiaj lifehack odnośnie parowników, których... O, prezerwatywy. Co? Nic, nic, mów dalej. I dzisiaj, no i wybiję się z rytmu. Dzisiaj odnośnie parowniczków, które zalewane są od góry, takie chociażby jak parowniki od iJusta 3, które uważam, że te zabezpieczenia mają stosunkowo słabe. Dzięki vape bandowi. Vape bandowi? Vape bandzie. Vape bandzie, nie? Dzięki tej gumowej małej gumeczce, możemy ochronić nas przed niespodziewanym upustem liquidu z parownika dolnymi drogami tutaj przepływu powietrza, ze względu na to, że wystarczy, że naciągniemy sobie takiego vape banda na to łączenie i dzięki temu on już się nam w tym momencie nie otworzy. Warto wspomnieć, że czym grubszy vape band, czym grubsza gumka, tym lepiej, tym większe bezpieczeństwo. Ta jest troszeczkę cieniutka, ale taki akurat w tym momencie mieliśmy pod ręką, ale korzystam z tego parownika dłuższego czasu i bardzo często mi się otwiera, także warto korzystać z tego tipa. Pokażemy wam, w zasadzie ja, kolejny lifehack, który polega na tym, albo raczej czego dotyczy. Dotyczy tego, co najbardziej wkurza każdego wapera, czyli całe okna i w samochodzie, i w pokoju, w glicerynie. Na to też jest rozwiązanie, choć myślę, że nie każdemu będzie się chciało. Ale działa i zaraz wam właśnie pokażemy, o co w tym chodzi. Potrzebujemy do tego ręcznika papierowego i pianki po goleniu. Moi drodzy, wydaje się dość abstrakcyjnie, ale jeśli weźmiemy sobie piankę po goleniu, na szybę i będziemy to rozcierać. Pokryjemy, wiem, wygląda dziwnie, nawet bardzo. Czemu ty myjesz okna, debilu? O, dobra. Cyk. Pokryliśmy sobie okno pianką. Teraz musimy ją tylko zetrzeć. Zauważcie, że tylko ten obszar. Ten obszar tylko pokrywamy pianką, żeby pokazać wam różnicę, o co w tym w ogóle chodzi. Ile będzie widać na kamerze? Może będzie. Miejmy nadzieję. Tam. Wtedy lepiej szło zmywanie okna. Zmywanie okna, bardziej mycie okna. No dobra, przyjmijmy, że już.
To jest obszar pokryty pianką. Na przykład tu jest obszar, który nie jest pokryty pianką. Więc zobaczmy, jak w ogóle to wygląda na tym obszarze, gdzie pianki nie było. Czekaj, bo zaraz urwę. Ała, skurczę. Nie no, widać chyba perfidnie. Widać to na kamerze? Widać. No to patrzcie, jeszcze tutaj będzie widać. Cyk. No wszystko ogólnie pokrywa. Tak, to jest też para. Ale ta para później zostaje taka tłusta i jest do dupy. Tutaj ta powierzchnia była pokryta właśnie tą pianką. Nic. Nie ma tutaj nic. Czajcie to? Nic. Zero. To tip dla was. Kolejny lifehack, w którym pokażę wam jeden tip z zapalniczką i bawełną oraz grzałką. Na samym początku, po ułożeniu, po wkręceniu grzałeczek i ułożeniu bawełny, wypadałoby samą bawełnę zalać likwidem. Ja w tym wypadku robię to z plicikiem z Vape Tech Poland, których już nie mam w sprzedaży. Ale ja mogę. Ale ja mam. No i dobra, teraz tip, na czym on polega. Jeśli już zalejemy nasze grzałeczki i naszą bawełnę, no to w tym momencie tutaj dookoła wszędzie są takie malutkie mikrowłoski, które na samym początku delikatnie wpływają na słabą jakość naszego smaku. Każdy z was wie, jeśli skręcimy świeżą grzałeczkę, to ten smak na początku przez jakąś tam ilość buchów, tak naprawdę przez no kawałek czasu, jest po prostu niedobry i w tym momencie na pomoc przychodzi taka zapalniczka, która usunie nam wszystkie niepotrzebne włoski, a działa to w ten sposób, że mamy słabą zapalniczkę trochę, przytrzymujemy przycisk i robimy coś takiego. No, no kurde! O! I w tym momencie likwidzik jest zajebisty i perfekcyjny. Teraz pokażę wam na koniec sztuczkę. Jesteś przegrywany. Siemanko! Witam was w kolejnym tipie, który może pomóc wielu biednym bądź też niebiednym waperom w skręceniu sobie grzałeczki, kiedy nie mamy wszystkich potrzebnych rzeczy. Jak często się zdarza, nie wiem jak to działa, kupuje się bawełnę, ona niby powinna starczyć na długo, 2 tygodnie nie ma bawełny, nie wiem jak to działa, ale wtedy z pomocą przychodzą nam waciki kosmetyczne, płatki w zasadzie, do zmywania makijażu, to się chyba tak mówi, tak? No, do makijażu. Tak, pan pedał wie najlepiej. Nie? No, w każdym razie trzeba tylko uważnie patrzeć, to ma być 100% bawełna i nie mogą być płukane chemicznie. I wtedy taki wacik możemy spokojnie użyć jako bawełnę do naszej grzałeczki. O, jak widzicie, jest tutaj po prostu bawełna. Można ją spokojnie użyć. Oczywiście lepiej używać bawełny, która jest stworzona do robienia grzałek. No ale kiedy nie mamy, to nawet coś takiego spokojnie wystarczy.